Kontestacja. I oto jesteśmy na antenie całkowicie, zupełnie w 100% nie na żywo. Dzisiaj 19 września, godzina, właściwie u was będzie godzina 21:00, czyli najwyższy czas, żeby wejść na antenę i żeby się pojawić w głównym wydaniu kontestacji. Witam was niezwykle serdecznie. Marcin Hugo Kosiński po tej stronie i wyjątkowo zupełnie po drugiej stronie. Kto? Agent Tomasz. Oto właśnie on. Nasza wschodząca gwiazda, nasze odkrycie roku. Wschodnia gwiazda. Ty wiesz, ile było w ogóle tych... Wiesz, ile było... Czekaj, wejdźmy w ogóle na antenę, bo jeszcze nie wszedłem. O, jesteśmy, aha, tak. Dobra. Nie, wszystko jest jak najbardziej w porządku, jako że zupełnie teraz taki ekstras będzie dla ludzi, którzy są teraz na antenie, nas słuchają. Mhm. O poranku, no to którzy się spodziewają, że tam będzie lecieć jakaś powtórka audycji Jana Fiora albo Kamila Cebulskiego, to nie. Musimy was zmartwić. Jest to audycja teraz na żywo, zupełnie wyjątkowo, która będzie puszczana dzisiaj wieczorem, ponieważ mnie nie będzie dzisiaj wieczorem, a przecież nie może się tak stać, żebyście nie mieli audycji, bo to byłoby całkowicie nieprofesjonalne zachowanie. Także witam was jeszcze raz niezwykle serdecznie. Podam nawet nasz numer telefonu, a co by nie. Bo może ktoś zadzwoni, może nas zdziwi, że nie słucha nas teraz milion osób, a 3 albo 33. Więc jeżeli chcecie, to dzwońcie numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com, ale jeżeli nas słuchacie wieczorem, to nie dzwońcie. Czy ja mam życzyć? Proszę cię bardzo, agent, możesz teraz coś powiedzieć. No, chciałem się ciebie zapytać przede wszystkim, czy mam ściszyć odbiornik, czy coś takiego z racji na żywości, charakteru na żywego naszej audycji. Czy jest wszystko ok, bo przez chwilę czułem, że jest mnie dwóch. Zdecydowanie słuchawki są wymagane, ale tutaj jest na razie wszystko w porządku. Mogę mieć głośno słuchawki, tak? Bardzo dobrze. Nie, to a propos o poranku, to właśnie wczoraj oglądałem film z Chrisem o poranku. Nie wiem, czy pamiętasz Chrisa o poranku, jako człowiek radia chyba pamiętasz Chrisa o poranku. No kurde, muszę powiedzieć, że nie pamiętam. Przystanek Alaska, taki serial z łosiem. Tak, było takie, tak. Było cholernie nudne. Strasznie to było nudne i tam był Chris o poranku, który codziennie rano tym wszystkim zmarzniętym... Jak się odmienia mieszkańca Alaski? Alaskaczom? Alaskowiczom? Alaskańcom? Nie wiem, bo to jest... No? No bo to powinno być coś z ruskiego, prawda? Tak naprawdę, że to był teren... Był. Radziecki w swoim czasie. No nie radziecki, ale rosyjski. Przehandlowany za grosze. Wojnę i pokój. I znalazł taką dla siebie niszę. Czytał Wojnę i pokój, a to jest dużo. Dużo czytania. I czytał codziennie rano przez 10 minut. I ja wtedy zapragnąłem być radiowcem. Nie, oczywiście żartuję. Ale oglądałem ten, Seks w Wielkim Mieście wczoraj. Dwa filmy, pierwszą część i drugą. To ty tylko filmy oglądasz. Łącznie 5 godzin, tak. A dzisiaj w ogóle będziemy przybliżać trochę twoją postać, jako że... Jednak. Nie! Broniłem się przed tym. Nic ciekawszego się nie dzieje, będziemy o tobie gadać. Ale jeszcze powiem, że to jest dzień nieprzypadkowy zupełnie, ponieważ 19 września to jest taka zacna data. O, teraz ja się słyszę z kolei podwójnie, to proszę się tam wyciszyć. Zacna data, ponieważ w 39 na przykład tego dnia do Gdańska przybył z wizytą Adolf Hitler, a w 93 odbyły się wybory parlamentarne. Ale jak ty mówisz takie rzeczy o Adolfie Hitlerze, to wiesz, to jesteś jak Korwin-Mikke, no po prostu. Mówisz słowo Hitler i natychmiast mówią wszyscy, że oszalał w ogóle, wiesz, małpa z brzytwą, spocony frustrat i wiesz, pojawiają się te wszystkie rzeczy, nie? Dokładnie, to jest osoba, o której mówić nie powinno się. Ja myślałem, że powiesz o tym, że właśnie dzisiaj, czyli 19 września Rosjanie pierwszy namiot rozbili na ziemiach polskich, wiesz. Ale jest również bardziej zacniejsza data, ponieważ w 2008 roku właśnie tego dnia uległ awarii wielki zderzacz hadronów. I później ten, co tam na niego wyrzucili 10 miliardów, potem musieli dwa lata go naprawiać. Bo oni coś zderzyli w końcu? Zderzyli coś, tam się do czegoś doszło, nie? No nikt tego nie wie do końca, ale na pewno rachunki co miesiąc przychodzą wystawiane.
Powiedz mi, agencie Tomaszu, jako że... A właśnie, jeszcze a propos Adolfa Hitlera, to... Jako wstęp do pytania, dobra. Jako wstęp do pytania. Świetnie. Nie, bo to było Martin mówił o Józefie Stalinie w ostatniej swojej audycji. Nie wiem, czy słuchałeś? Ja słuchałem tam fragmentu o Ukrainie, jak wymieniał imiona ofiar. Bardzo mi się to podobało zresztą. Mi też, to ten wspaniały motyw. To zresztą został zjechany za to. Nie wiem, czy tą osobę wyrzuciłem chyba z kontestacji, czy nie? Że za poważnie. Za poważnie. Za poważnie. Ale za poważnie, że wymieniał te tak? Że się odniósł do tej czytania listy ofiar, czy jak? No już w ogóle, że to rozrywkowy program, to nie powinno się takich rzeczy. Powinno się o dupach gadać, albo tam o takich rzeczach. Mi się to podobało, bo ja tego dnia byłem w rosyjskim sklepie, gdzie kupiłem śledzia. Śledzia. Śledzia, makrele i coś jeszcze rosyjskiego. Bo tak niedaleko mojego mieszkania otworzyli taki super rosyjski sklep. I jak się okazało, to był pierwszy dzień tego sklepu, wszedłem i dostałem lampeczkę szampana w ogóle, taki stakanek malutki. No. Na zasadzie, że dzisiaj wszyscy w ogóle, tam był tam któryś września, nie pamiętam, 15 czy któryś, dzisiaj wszyscy, nie? Fajnie. Super się kupuje, myślę, że to jest super pomysł biznesowy, wchodzisz, banieczka szampana, taka malutka, no bo do tego tak sam symbolicznie. I od razu masz ochotę wszystko kupić, wszystko ci się podoba, wiesz. W Polsce na pewno byłoby to nielegalne. Nie, dlaczego? Było to nielegalne. Jak może nie wszyscy wiedzą jeszcze, to chociaż ja nie wiem, czy ktoś może z kontestacji nie wiedzieć, organizujemy taką akcję jak? Płyta dla posła. A, tą akcję. No i jeszcze parę innych też, ale to jest taka, no, która się wybiła ponad resztę. Mhm. Jako, że przyjęliśmy sobie absurdalnie dużą kwotę do zebrania w absurdalnie krótkim czasie, agent Tomasz mnie skrytykował. Nie zbierze się, miesiąc nie zbierze się, daj 2 miesiące. No więc ustawiłem 2 miesiące, a kwota się zebrała w tydzień. Tak. Czyli obaj się pomylili. Tak, więc płyta dla posła to jest taka akcja, która... w której mamy taką ideę rozdać każdemu świeżo wybranemu przez naród, czyli przez ciebie, drogi słuchaczu, parlamentarzyście, taką książkę Ludwiga von Misesa, która będzie mu wyjaśniać, temu posłowi i senatorowi, jak rządzić mądrze. No to taka naiwna troszkę idea, ale chcemy to zorganizować w taki dosyć oryginalny sposób, mianowicie nie dawać tej książki w formie pisanej, jako że nikt nie czyta, a parlamentarzyści szczególnie w tym kraju, no to postanowiliśmy nagrać ją w formie audiobooka, żeby się dobrze słuchało i przez parę godzinek taki ktoś sobie może w aucie posłuchać, szczególnie, że ma zwykle szofera, no to może tym bardziej posłuchać. I później będzie wiedział, że podnoszenie podatków jest złe. No może nie szofer, złe. Szofer, to dociera też do szofera ten przekaz, nie? To jest też ważne, nie pomyślałem o tym jeszcze. Znaczy może nie złe, tylko mało opłacalne jest podnoszenie podatków. O, tak. W ramach fluktuacji, wiesz, miejsc stanowisk w przyszłej kadencji szofer będzie startował do Sejmu i wtedy ten koleś, który nie dostanie się na następną kadencję, jeśli był w miarę dobrym panem, może być szoferem tego nowego posła. Ja myślę, że jest to bardzo przyszłościowe, jako że już mieliśmy jakieś takie kazusy z przeszłości. A propos szoferów, którzy mieli większy wpływ na władzę niż... Może szoferom powinniśmy te płyty rozdać, żeby oni słuchali w samochodach, przecież to oni mają kontrolę nad tym, co tam, wiesz, wciskają, nie? Tam w kierownicy są te wszystkie przewiń, powtórz, tam następna ścieżka. To jak się 20 tysięcy zbierze, to... Bo w tej chwili mamy 185 wspierających. Właśnie. 185 osób, to jest coś niesamowitego. To zasługuje nawet podwójne. I pomysł nie był mój, niestety. Płyta dla posła, tylko pomysł jest właśnie agenta Tomasza, który jest po drugiej stronie słuchawki. Jako że on siedzi za granicą, no to jest jedną z tych jednostek, które są bardziej kreatywne, które wyjechały za granicę, który za chwilę o tym więcej powie. Wpadłem na ten pomysł, tak? Na który nie wpadli wszyscy, którzy są w kraju. Tak? Powiedz mi, agencie. To jest ta kreatywność. Takie najgłupsze pytanie na początek, ale to dziennikarze ci na pewno zadadzą, jeżeli jacyś zadadzą, to co cię zainspirowało do tego pomysłu? Proszę. Tak, to nie? Już koniec pytania. Jak to jest, od 10 dni trwa ta akcja, ja już myślę o niej 24 godziny na dobę, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym. I jeszcze nie wpadłem na to, że takie pytanie dostanę kiedykolwiek od kogokolwiek. Dostaniesz, bo jest to najprostsze pytanie, jakie może dziennikarz zadać. Tak. Jak dziennikarz w ogóle nic nie wie, nie jest przygotowany, nic go nie obchodzi, generalnie to zadaje pytanie, jak się panu podoba na festiwalu, albo... Dobra. Generalnie, co mnie zainspirowało? Tak. No, jak na to wpadłeś? Dlaczego na przykład... Wiesz, to chyba jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które robię, to jest zbiór przeróżnych bzdur, żeby się rymowało. To są zawsze, nigdy to nie powstaje na zasadzie szoku,
Nie? Na zasadzie, o, płyta dla posła, te, fajne. Tylko na przykład wymyśliłeś już 30 innych projektów, a ten wydał ci się naj... Albo to będzie na zasadzie, że to ten element jest trochę Frankensteinem różnych innych pomysłów, który został właśnie ożywiony teraz, dzięki tobie. Więc generalnie okazało się, że mój znajomy, z którym sobie gramy na gitarze czasami co tydzień w knajpach, ma studio, w sensie jego firma wynajmuje pomieszczenie, które kiedyś było radiem, gdzie kiedyś była normalna stacja radiowa. I miejsce, w którym trzymają graty, jest wytłumione, ma ściankę, ma okno do drugiego pokoju, jest w ogóle idealnym radiem, totalnie idealnym. Więc pomyślałem, że przejdę się tam i nie wiem, będę sobie muzykę nagrywał chociażby, czy swoje audycje. Tylko że no, swoje audycje nagrywam w domu, strasznie długo to trwa, bo tam zbieram informacje, montuję, więc nie mogę u kogoś w firmie siedzieć dwa dni, to by było bardzo nie w porządku. No ale gdzieś tam się po drodze zajawiła kwestia, że może muzyka, może coś tam, może coś tam. Z radia.pl, to takie też jedna z internetowych rozgłośni, które teraz bardzo Prawo i Sprawiedliwość promuje, ale jest tam wielu, wielu porządnych ludzi. Oni zauważyłem, że nagrywają audiobooki, tylko oni nagrywają audiobooki tak sobie sami. I też zadałem im pytanie, jak to jest, czy ja mogę coś jakoś, nie wiem, też nagrać, jakąś swoją ulubioną książkę, którą chciałbym, żeby ktoś usłyszał, jak wygląda kwestia z prawami autorskimi. No i tutaj dostałem wiele odpowiedzi, których lepiej nie powtarzać na antenie. No i gdzieś po drodze były wybory, zastanawiałem się, czy po wakacjach nie zrobić czegoś, co by było fajnym wejściem z powrotem, w drugi sezon taki powakacyjny. Gdzieś wpadł do tego Mises, Fior, wiesz, no teraz już trudno powiedzieć, co było pierwsze, co było dziesiąte generalnie. I ten pomysł był już maj-czerwiec. I do Instytutu Misesa napisałem chyba w czerwcu, to było pod koniec czerwca, czy w połowie czerwca. Jak już zauważyłem, że mam wszystkie, że tak powiem, zasoby, żeby to zrobić, żeby to nie był tylko pomysł rzucony gdzieś tam, a potem okaże się, że nie mogę, że coś tam, będą problemy i będą jaja. To był czerwiec i Mises odpowiedział gdzieś w lipcu, że się zorientują, co mają, co mogą zrobić. I co, no to... mogą, co mogą zrobić? Co mogą? Myślę, że mogą mi dać jeszcze trochę czasu, żebym sobie poczekał na kolejnego maila. Nie, tam napisałem oczywiście do nich, że ta akcja ruszyła, że jest filmik na internecie, podlinkowałem im stronę, że mogą się włączyć, mogą coś napisać. I rzeczywiście nie było tak znowu bez odzewu, ponieważ na stronie facebookowej, na swoim profilu dali linka do tego. No, czyli ktoś tam żyje jednak. Czyli ktoś, ale oni mogli równie dobrze usłyszeć w kontestacji, bo przecież to też są ludzie gdzieś z bliskich sfer. Są. Mogli usłyszeć to gdziekolwiek. No nie wiem, ja jeszcze te takie dwa wejścia, które miałem, takie dwa małe podcasty wrzuciłem na Radio Wnet jeszcze i tam też każdy z tych wejść ma po 100 ileś osób. Może akurat oni to słyszeli, nie wiem. No. Jest taka szansa. Albo ci niekoniecznie z maila, tak. Po parę tysięcy osób wtedy. Bo mi się tak wydawało, że to będzie logiczne, że jest Fior, że jest Mises i że ja to nagrywam. Nie? Że taki prosty trójkąt. Ale ten Mises, właśnie Instytut Misesa jakoś tak nie wykazał żywotności. No jestem przekonany, że jeśli teraz śledzą tą akcję, to ich na pewno to dziwi, w sensie, że widzą, jak to wyskoczyło, nie? Jak to wystrzeliło w przeciągu tygodnia, tak jak wspomniałeś. Suma uzbierana mija 10 dni, a ona cały czas rośnie, cały czas ktoś tam wrzuca, a to 5 zł, a to 40, więc już wiadomo, nie tak szybko jak w pierwszych dniach, ale to cały czas ludzie wpłacają, no i to jest odlot. Tak, zaglądają, a my cały czas jakby pracujemy nad promocją, bo jako, że no, zaskoczyło mnie rzeczywiście ten boom na początku taki, że taki najbardziej nasze oczywiste miejsca dotarcia do tam słuchaczy głównie i tam do jakichś tam odbiorców mailingów różnych, no to okazało się taki, właściwie cała suma się zebrała dzięki słuchaczom praktycznie i potem zaczęliśmy też wyskakiwać na zewnątrz trochę, zbierać jakichś partnerów i tak dalej, ale dobra, no to będzie dalej rosło, mamy jeszcze 42 dni, także jeżeli ktoś chce się dołączyć, to płyta dla posła.com. No to się dołączajcie. I fajnie jest to, że można tak naprawdę sobie tą płytę kupić w tym momencie, w ten sposób, za pomocą tego systemu. To jest coś, czego nie będzie można zrobić za miesiąc już, znaczy za półtora miesiąca. Tak, na razie. Bo te płyty nie są komercyjne, one nie są na sprzedaż w żaden sposób, ale każdy, kto wpłaci kwotę podaną na stronie, dostaje płytę, więc można tak się, że tak powiem, załapać na przejazd. Może dlatego tak się chętnie dają. Jest to jakaś opcja, jest to zawsze jakiś loophole, jest to jakaś szansa. Słuchaj, agent, bo ty, ja dostałem, nie dostałem, ja właściwie czytałem chyba głównie komentarze pod tymi audycjami różne, które twoje promowaliśmy, tej płyty dla posła ostatnimi. I ludzie piszą, że jesteś po prostu odkryciem, że dlaczego ja cię wcześniej nie słuchałem. Przecież ja nie znałem w ogóle audycji agenta Tomasza, teraz patrzę, a to takie fantastyczne jest.
Także jesteś takim objawieniem teraz i ja wpadłem na taki pomysł, żeby w ogóle zapraszać sobie do głównego wydania kontestacji właśnie różnych autorów naszych audycji, ponieważ ludzie, kurde, no pomijam, że przez naszą stronę, która jest mocno nieczytelna wciąż, też pomijają pewnych nadających audycje. Powiedz mi, od kiedy ty nadajesz audycję w kontestacji, a od kiedy w ogóle? Robisz jakieś takie, wiesz, bo ty robisz nie na żywo te audycje. Tak, nie, to są rzeczy montowane w domu. Od kiedy? Wiesz co, pierwsze wejście chyba w życiu takie, żeby coś wysłać i mieć ten sam dżingielek, który jest teraz i żeby to było w tym samym ciągu, w tym samym formacie, to było mniej więcej w maju zeszłego roku. Ale potem następna audycja była w sierpniu, czy coś takiego. I to jeszcze wtedy nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle, jak to się robi. Znaczy wiedziałem, jak się wysyła. I chyba właśnie zacząłem od Radia Wnet, bo tam, że tak powiem, wchodzi wszystko. Czyli oni przyjmują wszystko i w tej takiej, wiesz, zakładce, gdzie możesz sobie coś nagrać i wysłać, to może mieć 3 minuty, może mieć godzina. Tak, nie ma weryfikacji. Gdzieś, tak, gdzieś na jakichś zagranicznych serwerach, gdzieś dużo czytałem o podcastingu, to czytałem, że przyjęła się taka zasada, że dobrze jest mieć 10 odcinków, które tak, decydują o tym, czy miałeś na tyle cojones, żeby przejść przez te 10 odcinków, nie znudziła ci się twoja piękna idea sprzed miesiąca i możesz zacząć. Gdzieś po drodze pojawiła się idea, że to będzie to minus 10, czyli podsumowanie ominiętych faktów i dookoła tego to się zbudowało. Pierwsze odcinki miały 20 minut, ostatnie miały 2 godziny, więc to strasznie się rozpasało mniej więcej. A to ja tak samo, jak ja zacząłem nagrywać Kwadrans z Wolnym Rynkiem lat temu X już, to on też na początku właśnie, jak nazwa sama wskazuje, miał kwadrans, a potem się nagle... Cały kwadrans? A potem będziesz ten sampelek z tego, to może być dobre z Alternatywy 4. Nie. Że tam mówią, że żeby włączyć telewizor, bo będzie program Godzina Prawdy, nie? A koleś, cała godzina? A może, było. Wiesz, kwadrans dzielnie z Wolnym Rynkiem, stary, byśmy o wiele lepiej stali. Było. I co? I potem było 20 minut, potem 30, potem już 45 minut, potem, wiesz, a nazwy mi się nie chciało zmieniać, więc zamknąłem podcast. No dobra, ale to w takim razie, jeżeli w takim razie audycja ma rok, twoja, to... No to kurde, to jak ty to robisz, że ty to robisz tak profesjonalnie? Przecież jak ja widzę ludzi, którzy zabierają się za nagrywanie czegokolwiek na samym początku, no to jest dramat techniczny, to w ogóle jest, wiesz... No, straszne. To, czy zajmowałeś się wcześniej radiem? Coś robiłeś? Troszeczkę. Tak, tu miałem troszeczkę doświadczenia w tej branży. Ale to nigdy nie było jakieś... Pracowałeś dla BBC. BCC prędzej. Nie, żartuję. Jak byłem dzieckiem, to z takim kolegą zrobiliśmy kabaret teraz w radiu takim lokalnym. No to tam byliśmy w piątej klasie podstawówki. To przedoświadczenie. To jest tak, to jest aż nawet coś Hanna Montana. To jest taki już super, super wcześnie. A ile ty masz lat właściwie? Justin Bieber, 30 teraz. Tyle samo co ja. No widzisz. Ekstra, to... Kolejny dżingiel. Masz perkusję w studiu. Wow. Super. Może jakieś inne jeszcze? Och ja! Rzekł Krecik, słuchając kontestacji. No, inne mam jeszcze, wiesz, że mam bardzo dużo. Nie, ale to nie będzie tak profesjonalne jak twoje. Nie, perkusja jest dobra do takich stand-upowych rzeczy, nie? Że tam szukasz puenta, pum, nie? Werbelek. To zawsze się przydaje, to jest świetne. Widzowie wiedzą, że mogą się teraz zaśmiać. No, dobry punkt. To coś, czego brakuje Martinowi teraz w jego audycjach. Myślę, że ludzie często nie wiedzą, kiedy się śmiać. I on musi dodać sobie takie, wiesz... Mieć trzy... A to jeden guzik, co tam skonfiguruje klawiaturę, żeby pod guzikiem E miał śmiechy, nie? No, ja już to poradziłem, także myślę, że, bo wiesz, nie od parady, dlaczego te wszystkie talk showy są, wiesz, robione z publicznością. Tam możecie pomóc w postaci tam rozśmieszacza tej publiczności. Tak, i tam jest jeszcze duży taki ten napisy, czy mają się śmiać, czy mają buł robić, czy klaskać. No, właśnie, więc... Bardzo często ta publiczność nawet nie jest tego języczna, co ten show. Dostają $20, tak? Na przykład, nie? Bo u Martina w pokoju mogłaby się tam nie zmieścić cała publiczność, ale od czego jest technika dzisiejsza? Nie, studio wygląda jakby, wiesz, przynajmniej po prostu się włamał do Polsatu, wiesz, czy Bielsatu bardziej może, nie wiem, ale w każdym razie wygląda to ładnie. No, to jest ta sztuka pozorów, którą opanowaliśmy już perfekcyjnie praktycznie, jeżeli chodzi o Polskę. No wiem, to jest kwestia, niedawno w TVN-ie reklamowano hologramy, że będą teraz hologramy prowadzić program w TVN-ie.
Po sprzedaży, tak? I to był jeden z faktów. I to był dokładnie w faktach. Nie, tam zaczęło się oczywiście od tego, że premier jeździ gdzieś po paprykarzach, nie? Później było, że Jarosław Kaczyński jątrzy, a później, że TVN będzie miał teraz hologramy w studiu. I to był fakt. To był fakt na równi ze wszystkimi tymi dziećmi chorymi na białaczkę, z samotnymi matkami, wiesz, ten cały socjalny zaśpiew. To było między gdzieś tam wciśnięte. A teraz weź oceń proszę te informacje, jako że ty swoją formułę, swojej audycji oparłeś na informacjach właściwie. Mówisz o informacjach, które nie ma gdzie indziej. To teraz... Znaczy są, ale nie docierają głównie do polskich słuchaczy. Bo też nie biorę ich z kosmosu. One też gdzieś się pojawiły na jakichś formatach. No, ale o jaką ocenę chciałeś? No, a znaczy, właściwie chciałbym, bo ty oglądasz polskie serwisy informacyjne, takie fakty, te polsatowskie wiadomości. Tak, fakty oglądam, żeby wiedzieć, o czym nie gadać w audycji. To mi tak pomaga, tak? Serio. I co jeszcze? Jak to oceniasz właściwie poziom dzisiejszych serwisów informacyjnych, takich telewizyjnych, czyli właśnie tym, czym się karmi, No właściwie każdy Kowalski. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, co się dzieje na świecie, to włącza sobie jeden z trzech programów informacyjnych, często dwa z brzegu i już wie. Znaczy od strony niemerytorycznej zaczynając, bo ta jest łatwiejsza w ocenie, jest super. To znaczy uważam, że naprawdę jeśli chodzi o grafikę, czy w polskich tygodnikach, czy w polskich polsatowsko-newsowskich, tam TVN-owskich newsach, grafika, montaż, te wszystkie rzeczy są na naprawdę super wysokim poziomie. Wiem, bo też się zajmuję troszeczkę montażami, co tam na mojej stronie można znaleźć. I troszeczkę w tym siedzę i jestem pod wrażeniem bardzo często tego, jak technicznie jest to dobrze zrobione. Czyli wierzę w to, że rzeczywiście hologramy mogą wkrótce wejść. No, tym bardziej, że słyszałem, że te największe gwiazdy TVN-u sobie coraz więcej życzą za występ w tych programach, więc tym szybciej bym na miejscu Waltera podjął decyzję o wprowadzeniu w ogóle takich, wiesz, virtual babies, takie, żeby to w ogóle było wirtualne, bo jest to możliwe. Teraz szczególnie, że TVN jest na sprzedaż, więc chyba w ogóle będą obcinać koszta. Jeśli chodzi o merytoryczną sprawę, pomijając kwestię odklejenia się w stronę jednej partii czy drugiej, uważam, że najważniejszym grzechem, jaki teraz dominuje w polskich mediach, jest lenistwo przede wszystkim. Że to jest tylko i wyłącznie czytanie nagłówków z papu, tudzież z jakichś innych newsroomów, dużych gazet. To jest zajrzenie na główną stronę New York Timesa. Wiem, że TVN Business jest połączony z CNBC, więc oni mają CNBC, a NBC jest telewizją Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, więc tam po prostu tak zwany Marcin Wrona, który niby tam pojechał do Stanów i coś mówi na tle Białego Domu, czy na tle Pentagonu, czy na tle Ground Zero, gdziekolwiek go tam gdzieś postawią. Chociaż ostatnio Durczok mówił na tle Ground Zero, bo to wiesz, musieli zrobić celebrity. To wszystko są takie, dokładnie mogli zrobić tak jak robi Martin, po prostu, wiesz, postawić go na niebieskim ekranie w studiu w Sękocinie, a w tle dać, wiesz, Zeitgeist i tam te wszystkie wybuchy World Trade Center. I to by zrobiło sprawę. 70% ludzi nie wiedziałoby o tym, 30% to są ludzie, którzy produkują ten program, więc w sumie sprawa by się zamknęła, nie trzeba byłoby nigdzie lecieć. Ja też więc generalnie lenistwo. Tam nie ma informacji, tam nie ma nic ważnego. Barack Obama zabił muchę klepiąc w kolano. Michelle Obama, nie wiem, zorganizowała pudding dla dzieci latynosów. No, come on, no hop. A powiedz mi, czy to jest inaczej, czy te serwisy wyglądają inaczej niż w rozgłośniach, niż w stacjach na zachodzie, powiedzmy. No, nie wiem, które głównie oglądasz, czy amerykańskie, czy irlandzkie, czy angielskie. Głównie amerykańskie. Jak wygląda porównanie? Czy tam jest coś wartościowego wtedy? Czy tam wygląda inaczej? Czy tam się nie rozmawia na przykład o... No nie wiem, o czym się rozmawia. Znaczy nie ma czegoś takiego, bo zarówno NBC, czy Fox Business, czy Fox News są troszeczkę skrzywione na swój sposób i jeśli się zna to skrzywienie, to można odkodować to skrzywienie, wiesz. W sensie nie podpadasz tak łatwo w propagandę. Ale w programach na Fox News, które są nawet do ściągnięcia na internecie, tam są rewelacyjni prowadzący, tam są świetne wywiady, tam non-stop do wywiadów zapraszani są i z Partii Demokratycznej, i z Partii Republikańskiej, i z jakichś tam różnych trzecich, czwartych, piątych linii. I to się naprawdę świetnie ogląda. Często prowadzący próbują wydobyć swoją puentę i nacisnąć na to, o co im chodzi, ale generalnie ważne jest to, że wpuszczają do studia dwie strony, i nie robią takich zestawień, jak TVN robi, że tam, nie wiem, Monikę Senyszyn z Korwinem na przykład daje, nie? No to wiadomo, że będzie cyrk. Wiadomo, że będą opowiadać bzdury. Czy Biedronia z jakimś tam Legierskim. No to są jakieś, czy z tym Sterlikowskim, powiedzmy. No wiadomo, że będą gadać o pierdołach. Generalnie pod tym względem jednak bym tutaj głosował za NBC chociażby, które jest bardzo lewicową stacją, a w ostatnich czasach chyba trockistowską nawet, to za mało powiedzieć.
że mimo wszystko oni jeszcze zapraszają do studia ludzi konkretnych, którzy się znają na tym, wiedzą co mówią, nie wiem, jakoś tak ma się wrażenie, że nie jest się robionym aż tak, nie wiem, aż tak nie lepią cię, że tak powiem, te media, nie próbują z ciebie ulepić nowego sowieckiego człowieka, który wiesz, będzie głównie na jedynie słuszne idee głosował. Mam takie wrażenie. I tam nie ma lenistwa. I tam rzeczywiście jak coś Barack Obama powiedział, czy Geithner coś powiedział, czy ktokolwiek coś powiedział, to oni mają w tych archiwach 100 tysięcy rzeczy wstecz, wiesz, przyglądają się temu i tam na NBC, którzy są generalnie za Barackiem Obamą, nie boją się tego, że tak powiem, wyrzucić mu w twarz. To jest coś, czego TVN nigdy by nie zrobił. Z rzadka robią. No, zrobili to ostatnio Giertychowi, bo Giertych ostatnio jest politykiem Platformy Obywatelskiej, ale tam chyba trochę pokłócił się z Radkiem Sikorskim, więc mu wyciągnęli, że kiedyś zamawiał piwo, czy że kiedyś był przeciwny Unii, że miał brzydką fryzurę i w ogóle, że nie lubi Gombrowicza, wiesz. No, to są tego typu argumenty. Dobra, to zrobimy, mam przerwę. Słuchajcie kontestacji, Radio Ludzi Wolnych i szybkich też, jak widać, po naszej akcji Płyta dla Posła. Oj, tak. Naszym gościem dzisiaj jest, moim gościem, bo jest agent Tomasz, czyli pomysłodawca akcji Płyta dla Posła i dla niektórych naszych słuchaczy wielkie odkrycie po roku nadawania w tej stacji audycji. To jest audycja nie na żywo, także jeżeli słuchasz o 21, to ona była nagrana wcześniej, bo tak. I tak samo będzie za tydzień, ponieważ prowadzący będzie na jakże ważnym zawodowym spotkaniu, czyli pojedzie na Oktoberfest. I nie będzie mógł niestety być z wami, ale coś na pewno nagram, także przychodźcie o 21 wydanie głównej kontestacji. Agencie, czy Tomaszu? Jak wolisz, Tomaszu chyba tak ten... Lepiej, nie? Tak, trochę lepiej. To Tomaszu, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy w takim razie w mediach zauważasz tak daleko idącą polityczną poprawność jak w polskich mediach? Czy w tych amerykańskich tak samo jak w polskich, czy nie? Nie. Jednak. Bezwzględnie słowo nie. Bo to, co mnie uczyli, bo ja byłem na studiach dziennikarskich i uczono mnie, że w tych Stanach to jest taki zalążek politycznej poprawności, że tam w ogóle, wiesz, się wszystko urodziło, tam się to wszystko kształtuje i tam, wiesz, ci słynni murzyni się tych tam przywołuje. Z drugiej strony, z tego, co ja widzę w Polsce, po polskich serwisach informacyjnych, to tutaj właściwie wszelki jakiś odchył od głównie panującej tezy, takich, jakby to powiedzieć, takie powszechne przekonanie o czymś. O, panuje to powszechne przekonanie i właściwie media nigdy tego powszechnego przekonania nie łamią. Na przykład, że powinno się głosować tylko na umiarkowane partie, to jest jedno z powszechnych przekonań, że powinno się, że jak chcesz się wyleczyć, to idziesz do lekarza, też takie powszechne przekonanie. I wiele takich jakby innych rzeczy, które właściwie, że ewolucja to jest jedyna słuszna teoria i tak dalej. No nieważne w tej chwili jaka jest prawda, tylko w ogóle się nie przyjmuje się do dyskusji. Demokracja jest najlepszym systemem. O, na przykład, że tak dokładnie i że wszelki autorytaryzm jest zły. I tak dalej. I w ogóle się nie podejmuje dyskusji w głównych mediach o tym, czy w ogóle to jest słuszne, bo może jest, tak, może tak, ale w ogóle o tym pogadajmy. Nigdzie się tego nie robi. I powiedz mi, czy w Stanach też coś takiego jest, czy nie? Wiesz co, ja nie mieszkam w Stanach, ja jakby... No to powiedzmy... Jeśli chodzi o telewizję, to ja słucham radia, bo to jest moja miłość po prostu i to jest mój największy, wiesz, największa zabawa, jaką mam, więc słucham i liberalnych, i konserwatywnych. Liberalnych po amerykańsku, bo to trzeba zauważyć. To często też z lenistwa polscy dziennikarze biorą liberalny za liberalny, tak jak się w Europie kojarzy, bo w Stanach to jest po prostu lewicowy, a u nas to jest wolnościowy, więc to jest zupełnie co innego. I to jest niestety tłumaczenie też, dziennikarze to powielają. Często. Dziennikarze tak, tłumaczą, że Barack Obama jest politykiem liberalnym na przykład. I to jest stałe, i to jest w Tok FM, to jest we Wproście, to jest w Najwyższym Czasie bardzo często, wszędzie. Kurde, kto pracuje w tych mediach? Mówię ci, że to są nagłówki, to jest czytanie nagłówków, to jest ocenianie po nagłówkach i po tym, co się wyniosło z kiedyś, jak się 30 lat temu ktoś studiował historię, to jeszcze pamięta, zna do dzisiaj, pisze książki w oparciu o to, co kiedyś studiował i czyta nagłówki i tyle. Ja nie wiem, być może ci ludzie czytają resztę artykułu, ale generalnie ja odnoszę wrażenie, że czytałem ten sam artykuł i ten drugi został napisany tylko na podstawie nagłówka pierwszego. Mówiłeś o politycznej poprawności. Jest... Tak. Czy polityczna poprawność, czy przywiązanie do takich
molochów myślenia, do takich punktów odniesienia, które bardzo trudno, z których bardzo trudno zrezygnować. A to nie to samo? Bo to... Ja wiem, polityczna poprawność to jest coś, co ma zastąpić dobre wychowanie, mam wrażenie. Że to jest nowy zestaw reguł dobrego wychowania. Bo teoretycznie mówi się o to, że chodzi o to, żeby nie urażać mniejszości, żeby nie urażać mniejszości, nie wiem, narodowych, seksualnych, rasowych i tak dalej. Tak. I po to jest poprawność polityczna. To jest bzdurą, bo żeby nie urażać tych ludzi, wystarczy być dobrze wychowanym człowiekiem. Mhm. I mieć do nich odrobinę tolerancji, jeśli tylko na to tyle zasługują. I wystarczy, nie trzeba do tego żadnych reguł dopisywać. Wystarczy dobre wychowanie. No ale tym ludziom widocznie zabrakło dobrego wychowania i próbują coś wymyślić. Wiesz co, generalnie mi się wydaje, że ten system poprawności politycznej się sypie w Stanach Zjednoczonych teraz, bo on jest oparty na kłamstwie, na setkach kłamstw. Więc system wiary w globalne ocieplenie na przykład, czy w winę Ameryki za całe zło świata. To są fajne rzeczy, na których można pozarabiać pieniądze, ale na dłuższą sprawę one nie mogą zastąpić rzeczywistości. To są jakieś takie deserki, można sobie trochę o tym poczytać, ale to jest bzdura generalnie. I walka z globalnym ociepleniem nie ma nic wspólnego z ekologią, jeśli człowiek się przyjrzy tak dokładnie temu, czym jest ekologia, czym jest walka z globalnym ociepleniem. Chociażby w tym momencie, nie wiem, no dzisiaj słuchałem radia jeszcze jakiegoś ze Stanów Zjednoczonych, to dowiedziałem się o tym, że Ford, który nie został wykupiony przez Baracka Obamy, bo General Motors zostało wykupione przez Baracka Obamę i Barack Obama teraz ogłasza, że to jest sukces. To jest sukces w dziedzinie marksizmu, a nie w dziedzinie sukcesu, jakim ludzie normalni definiują sukces, bo ta firma nadal nie zarabia, nadal nie przynosi pieniędzy, tylko Barack Obama pozatrudniał tam wszystkich tych, którzy wylecieli stamtąd. Tak, i pozwolił General Motors nie płacić podatków. Czyli zrobił takie PKP polskie, tak? Zrobił takie coś PKP, że nie można wylecieć stamtąd, to nieważne, czy klient jest zadowolony, nieważne, czy produkujemy więcej, nieważne, czy taniej, nieważne, czy lepiej, to jest sukces, bo ludzie mają gdzie pracować. I czy te samochody wyjeżdżają, czy trzeba je wypychać z tej fabryki, bo się kółka nie kręcą, to jest nieważne. I Ford teraz, jako konkurencja, bo to w sumie dwie firmy z Detroit są przecież, Ford, który nie miał tych problemów, więc państwo nie zrobiło z niego PKP, robi całą swoją kampanię reklamową w tym momencie nową na tym, że bycie amerykańskim, że styl amerykański polega na tym, że jak jest porażka, to się podnosisz, wstajesz, musisz zdefiniować, co się przyczyniło do tej porażki i ruszyć do boju od nowa. Good. I oni to zrobili w oparciu na tym, że nie dostali kasy. Czyli jednak okazuje się, że tam, gdzie jeszcze, wiesz, że ten wolny rynek czy jakakolwiek idea zawsze wyjdzie, choćbyś nie wiem jak naciskał, nie? To zawsze gdzieś bokiem wyjdzie, bo to jest żywe, bo to jest naturalne. A Ford to nie jest niszowa firma, no, umówmy się. Nie jest. Więc zaraz Republikanie będą jeździć Fordem, a demokraci będą pchać swoje GM. A u nas będzie się mówić, że są liberalne samochody. Liberalne samochody. General Motors. Powiedz mi, a to dlaczego wyjechałeś z tego kraju? Z naszego kraju, z ojcowizny? Z mojego kraju wciąż, no wiem. To z powodu braku tego kapitalizmu, czy nie? Wyjechałeś w ogóle na fali tych wielkich wyjazdów, czy wcześniej? Nie, absolutnie nie. To nie zauważyłem tych wielkich wyjazdów. Znaczy ja pracowałem przy montażu różnych produkcji telewizyjnych, przy takich małych rzeczach i w sumie byłem freelancerem i dosyć kiepsko mi się wiodło, mogę to powiedzieć otwarcie. W sensie miałem fajnych klientów, ale bardzo rzadko dzwonili. W Polsce? A nowych nie dało się jakoś znaleźć, choć naprawdę próbowałem przez wiele, wiele lat. No i gdzieś to wszystko tam bardzo tak, nie wiem, w którymś momencie zauważyłem, że przez 3 lata robię dokładnie to samo. Dokładnie tam od 24 do 27, takie niby najlepsze lata, ten środek lat 20, w którym się powinno szaleć, balować i tak dalej. Robię non stop to samo, jakiś tam raz, wiesz, gdzieś pomożesz przy takiej produkcji, przy takiej i tu zarabiasz parę stówek, tu zarabiasz parę stówek i generalnie, wiesz, utrzymasz się, zrobisz coś, ale tak nie, za chwilę ci się sprzęt zepsuje i nie kupisz nowego nawet, wiesz, a dopiero co myśleć o tym, żeby zakładać rodzinę, czy wynająć całe mieszkanie, a nie tylko pokój. Uh-huh. Więc jak moja dziewczyna zaproponowała mi, że możemy sobie pojechać do Hiszpanii, to stwierdziłem, że tak, w Hiszpanii nie mam żadnej pracy, nie mam żadnej karty ubezpieczenia europejskiego czy innego wynalazku, więc nie będę tam ubezpieczony. Nie znam po hiszpańsku żadnego słowa, ale a ciepło znam, jest. Nie wiem, co znaczą. Ale ciepło jest. Jest ciepło, tak. Od wczoraj jest zimno. Dokładnie. Wczoraj było pożegnanie lata, taka duża impreza na plaży i od wczoraj dokładnie jest zimno. Mnie to bardzo cieszy. Mnie to bardzo cieszy, bo można nagrywać audycję. Ja w domu nagrywam swoją audycję. Jak mam otwarte okna, to mam całą ulicę nagraną, a tak mogę zamknąć drzwi. I jest chłodno. A tak serio? Przyjechałem tutaj bez żadnych papierów. No poza tym, że chyba jesteśmy w Unii Europejskiej, czy tam w Wspólnocie Europejskiej jeszcze wtedy. Ale do Irlandii, nie do Hiszpanii. Do Hiszpanii. Do Hiszpanii. Do Hiszpanii. Do Hiszpanii. Okej. Okay. Więc tu jeśli chodzi o kapitalizm, to raczej wstecz. A to ty tutaj... mieszkasz w Hiszpanii czy w Irlandii? W Hiszpanii. To czemu mi się wydawało, że ty w Irlandii mieszkasz cały czas? Nie wiem.
Kurde. To... Ja ci nawet napisałem, że jestem w Hiszpanii. No ale to myślę, że jakoś tak wyjazdem, wczoraj. Czy jechałeś sobie na chwilę albo coś. Wyjechałem do Irlandii. Zobaczyć Zieloną Wyspę, zobaczyć przyszłość Polski. A, nie, no możliwe, ci, możliwe. No, wiesz, że ty się dowiaduje. No to dobra, czyli, aha, czyli pojechałeś do Hiszpanii, tak? Tak, jestem w Hiszpanii i nauczyłem się języka i... Ale mówię po polsku, jak słychać z audycji. Ale to fantastycznie, bo to jest, wiesz, to jest język, który jest używany przez pół świata prawie. Tak. To pół, które nie mówi po chińsku. Zawsze mogę pojechać do Teksasu i zostać pokojówką. I w takim razie, aha, czyli kontestacja jest z Hiszpanii jeszcze nadawana, no to jest no. To fantastycznie. No. Okej, okay, i co, i tam jest, co, zarabiasz więcej, znalazłeś fajną pracę, czy nie wiem, ktoś cię utrzymuje? Czy... Nie, ja w zasadzie po trochu z każdego, to znaczy no mieszkam cały czas z tą samą dziewczyną i oboje dorzucamy do baku. Mhm. Ale robię to samo, czyli raz na jakiś czas wyskakuję jako freelancer gdzieś przy jakichś produkcjach czy imprezach, przeróżne rzeczy. Głównie znajomość angielskiego tu się przydała, hiszpański po drodze poznałem gdzieś na jakimś kursie, jakiś dyplom dostałem nawet, tak więc źle nie jest. I to już taki dyplom gdzieś chyba średnio zaawansowany, coś na zasadzie drugiego certyfikatu, tak na poziomie angielskiego, więc dosyć szybko mi to poszło, tylko że cały czas pracuję po angielsku. Aha. Organizacja imprez, pomoc firmom turystycznym, jakieś tam takie rzeczy. Cały czas drobnica, no ale teraz już chyba większość, połowę tygodnia już zajmuje mi agent w tym momencie i wszystkie rzeczy z nim związane. To jest niesamowite. Więc... I tyle czasu temu poświęcasz, bo nagrywanie podcastu, jest tego, jak ja nagrywałem jeszcze nie na żywo, to była dla mnie strasznie potwornie duża czasochłonna praca, jeżeli to miało być rzeczywiście dopracowane, a twoje audycje są dopracowane. Czyli poświęcasz swojej audycji połowę swojego czasu? Ja myślę, że praktycznie cały czas, bo nawet jak jadę do jakiejś roboty, to słucham podcastów zagranicznych, amerykańskich. No i ostatnio też trochę hiszpańskich, ale to jeszcze nie tak płynnie. Mhm. Tak więc zbieram informacje, słucham tego, co się dzieje cały tydzień, ale mnie to po prostu interesuje, więc to jest jak słuchanie muzyki przez innych ludzi. Później w czwartek przychodzi ten dzień, w którym od rana do wieczora zbieram informacje wszystkie ze wszystkich serwisów, portali, newsletterów, które do mnie przychodzą i tak dalej. Układam sobie dziesiątkę, od 1 do 10 największe rzeczy, które wiem, że będą najfajniejsze, o których będę mógł coś powiedzieć, zażartować, które mnie, nie wiem, zainspirują. I z tych rzeczy się mocno przygotowuję, a oprócz tego jest ta poczekalnia, czyli wszystko, co jeszcze na tym stole gdzieś tam zostało. No i ostatnio tych rzeczy jest coraz więcej, no bo ja odkrywam coraz nowe serwisy, które są fajne i które podrzucają ciekawostki i drukarka w czwartek zapieprza nieźle. I nie znudziło ci się wciąż nagrywanie? Nie, uważam, że to jest świetna zabawa. Czyli będziesz kontynuował? Ja nawet mam takie wrażenie, które chyba jest naturalne w psychologii, że im więcej wiesz, tym więcej masz wrażenia, że jeszcze jest przed tobą. No. Że jeszcze, nawet teraz się tak zastanawiam, że rok temu to ja przecież głupi byłem i zielony. Dlaczego ja nie miałem w ogóle tej, wiesz, tej skromności, żeby w ogóle iść do ludzi z jakimś przekazem? Przecież ja nic nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem wszystkiego, co teraz wiem tak naprawdę. Wiesz, po książkach, które gdzieś tam się uzupełniam, to są cały czas na zasadzie kompleksu, na zasadzie dostarczenia lepszego produktu, że ten produkt jeszcze nie jest dobry. Że jeszcze trzeba będzie go, wiesz, podkręcić, że on jeszcze będzie musiał być lepiej zmontowany albo do szerszej ilości, albo dostępny na iTunesie, albo, no wiesz, no, można wymyślać w nieskończoność. Tylko wszystkie te rzeczy to są kolejne dni, kolejne godziny spędzone nad tym, żeby on został uploadowany, a jak wiesz sam, długa audycja się długo uploaduje, tak. Bo jest duża. Jak chcesz, żeby jeszcze miała te tam 160 kilobitów, to ten plik ma troszeczkę. Ojej, to dużo. No. Ale warto, myślę. No to powiedz mi, to jakieś plany na rozwój, czy takie po prostu małe kroczki? Czy masz jakąś taką wizję na przykład, że chciałbyś, nie wiem, być, nie wiem, no nie wiem, jaką masz wizję? Najczęściej słuchamy. Do tych wakacji. Jak skończyłem tak zwany pierwszy sezon, czyli zrobiłem sobie przerwę wakacyjną, to dopiero spojrzałem wstecz i zobaczyłem, że jak pozbierać do kupy wszystkie komentarze, ten tak zwany feedback, czyli tą odpowiedź słuchalności, z publiczności na tą audycję, że to jest naprawdę fajne i że jest do kogo gadać. Że to nie jest tylko zabawa w radio, tylko że to naprawdę ma sens, że to bardzo fajni ludzie tego słuchają. W ostatnie, nie wiem, 5 czy 6 odcinków ludzie sami wrzucali mi maile z informacjami, które zamieszczałem. W ostatnim odcinku najlepsza informacja o tym, że Puszcza Białowieska, czy Kampinoska, już teraz nie pamiętam, Białowieska, będzie ratowana przez ekologów przed tym, żeby nie wróciła do swojej pierwotnej formy, którą uważam, że jest po prostu podsumowaniem działalności Greenpeace'u, była podesłana przez słuchacza i to jest odlot. Więc przede wszystkim chciałbym, żeby to grono urosło. Wiesz, że tak moim w ogóle marzeniem docelowym jest tak to robić, żeby móc na tym zarabiać. Mm-hmm. No to było moje drugie pytanie właśnie.
Czy chcesz... Nie, bo ja bym po prostu się nad tym skupił. Ja wiem, że to by było lepsze, może nawet byłaby inna audycja, bo skoro ta audycja się rozrasta do 2 godzin, to zostawić sobie na sobotę podsumowanie tygodnia, a we wtorek czy w środę zrobić jakąś taką półkabaretową, stand-uperską, nie wiem, goście w studiu, pierdoły, takie zwykłe radio po prostu, gdzie będzie troszeczkę muzyki, nie za dużo, jakieś tam 30-sekundówki. I tak jak nasza dzisiejsza rozmowa chociażby, że to się toczy, że są informacje, nie wiem, każdy przygotował 5 newsów, które go rozśmieszyły. I jest coś takiego i to będzie miało dobrą słuchalność, jestem przekonany. Odciąży ten główny cotygodniowy odcinek i jest w stanie to przyciągnąć może nawet sponsorów. A tutaj nawet, bo my mamy taki projekt, właściwie z tobą jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale to może pogadamy jeszcze w tym tygodniu, takich też serwisów informacyjnych w kontestacji, ale to, więc to może by się jakoś wpasowało. Powiedz mi taką jedną rzecz, skąd ty tak naprawdę masz, bo ty prowadzisz taką audycję, która jest taka outsourcowana, o może tak powiem, czyli masz swoją stronę, masz swój podcast i ona jest, ukazuje się w kontestacji między innymi, tak? Oraz tam w Radiu Wnet i gdzie jeszcze? Gdzie tam? W 3 miejscach z takich dużych, rozpoznawalnych. Mhm. To jest właśnie Radio Wnet, od którego zacząłem i tam zawsze wrzucam od tego czasu. Kontestacja, która ma, gdzie ma, ta audycja ma swoje stałe miejsce i jest jeszcze ten serwis radio.pl. A co to jest za radio.pl, bo nie ma takiego adresu w ogóle. radio.pl.pl. Aha, okej. Okay. Dziwny, ja wiem, bo też zostałem radio.pl, to wpisałem radio.pl, nie? Każdy. Dupa. No właśnie. F4, server error w ogóle, kill your television. Please come again. I powiedz mi, czy ludzie głównie przychodzą z tych miejsc, czy przychodzą raczej głównie tak już mają cię zasubskrybowanego i cię ściągają, albo wchodzą na twoją stronę? Jak to jest? Nie wiem. Nie wiem, jakie są statystyki słuchania mojej audycji. Tak. Nawet nie wiem, gdzie to się sprawdza. To musisz na mnie spytać. To. No właśnie, to powiedz mi. jak się instaluje te wszystkie wtyczki, RSS-y, ja wiem, że to mam na WordPressie, to tam RSS jest automatyczny, ale ja wciąż nie rozumiem filozofii, że tak powiem, podcastingu i czytam o tym i nic z tego nie rozumiem, więc... Bo mnie kiedyś zadziwiło, jak zrobiliśmy taką analizę rzeczywiście, skoro już mówimy o konkurencji Radiów Net, w słuchalności i tam rzeczywiście są liczniki takie, że jednej audycji słucha tam kilkadziesiąt czy tam 100 osób powiedzmy. Tam. Podczas gdy nam wyszło, że naszych audycji pojedynczych słucha po kilka tysięcy osób każdej. To znaczy pojedynczych audycji. Co nas bardzo podniosło na duchu, muszę powiedzieć, bo jako, że mamy 800 tysięcy złotych mniej niż oni, bo nie bierzemy dotacji europejskich. Tak. No wyniki, jak widać, nie są proporcjonalne. Ale z tą dotacją to jest skandal według mnie. Są proporcjonalnie. To jest niemoralne zwrotnie. Po prostu, przepraszam. Tak? Jeśli wejdzie na YouTube'a i wpiszesz Skowroński i Cejrowski, oni nagrali taki 20-minutowy wywiad, on jest w 2 odcinkach na YouTubie do obejrzenia. Bardzo ciekawy, bardzo fajny wywiad. No. 2 ludzi, który zakłada radio. To było chyba pierwszy, czy tydzień przed otwarciem Wnet oficjalnie, więc jest nagrane jakąś kamerką, jakiś prosty mikrofon Zooma leży na stole, ale dobra, słychać fajnie. Jak Cejrowski przeprowadza wywiad, Skowroński pyta się Cejrowskiego, co byś widział w Radiu Wnet, co ty byś chciał osiągnąć za pomocą tego radia? I Cejrowski odpowiada, chciałbym rozwalić Unię Europejską. No. No i teraz się okazuje, że z Radia Wnet można wejść na stronę dotacji Unii Europejskiej, że tam jest link, który cię zaprasza do tego, żebyś wziął udział w zorganizowanym szalbierstwie w ogóle. Masakra, wiesz. No nie, dla mnie to jest coś nie halo, to jest bardzo nie w porządku. Tam występują goście, którzy są... uniosceptyczni, bo to trzeba też rozróżnić. Ale mimo wszystko, no branie pieniędzy... Jest w tym jakaś ironia, ale chyba ja nie rozumiem tego dowcipu, przyznam szczerze. Mi to jakoś brzydko pachnie. Ty byś nie wziął? Nie. Nawet absolutnie. Miałbyś 1 000 000 złotych więcej na koncie. Ja wiem, że te pieniądze zostały mi i wielu ludziom zabrane. Więc też jest taka filozofia, żeby te pieniądze odebrać z powrotem. Mhm. Ale nie wiem, jakoś to mi się wydaje, że to jest takie, wiesz, no wchodzisz do klubu, gdzie na początku musisz popełnić jakąś zbrodnię. Jesteś w klubie, w tym klubie jest fajnie, ale musisz podpisać, wiesz, musisz tego Fausta zrobić. Musisz zgrzeszyć, tak, żeby były na ciebie haki. Ja nie chciałbym brać pieniędzy, żeby mi ktoś przy następnym agencie, w którym będę opowiadał o szkodliwości dotacji, mówił, a tutaj ten, bo nie chcesz, żeby nowi dostali, nie chcesz, żeby kolejni dostali, sam to brałeś, wiesz. I miałby ten ktoś rację. Serio. No, dlatego chcę uniknąć takiej sytuacji. To jest wiarygodność wtedy. Dlatego chciałbym, żeby, nie wiem, sponsorem mojej audycji była, nie wiem, po prostu
Mokotowski klub kobiety wyzwolonej po prostu. Ja będę tam im czytał, kiedy mają spotkania w ogóle i będzie fajnie. I oni mi tam prześlą, wiesz, pieniądze, czy w jakikolwiek inny sposób, czy dostanę zniżkę na kremy odmładzające, cokolwiek. I w ten sposób będę się utrzymywał, a nie przez zabieranie komuś pieniędzy, których ktoś nie za bardzo chciałby dawać, których ktoś i tak ma mało. Więc no, po prostu, w skrócie, ale to chyba wiemy wszyscy. Tak, czyli jesteś wolnorynkowcem, nie da się ukryć. Bezwzględnie. Całkowicie, ponieważ nie wiem, a ktoś miał jakieś wątpliwości w ogóle, no w ogóle jakieś przez ten rok istnienia sobie Agenda Tomasza na różnych audycjach, czy z jakimiś ciekawymi komentarzami się spotkałeś, bo ja przy okazji tej akcji... Dokładnie to chciałem powiedzieć. Okej. To dobra, to ty, jakie ty masz ciekawe, to wtedy ja powiem, jakie ja mam. Znaczy nie wiem, ja dostałem wszelkiego rodzaju przekrój, nie wiem, czy to polskiej prawicy, można tak powiedzieć. Ja się osobiście lokuję na prawej stronie, bardziej dlatego, że na lewicy nie ma dla mnie miejsca. Cokolwiek by to nie znaczyło. No. Tak, nie chcę tam być, ale ta prawa strona okazuje się być dziwnym klubem, bardzo dziwną rodziną, wieloczłonową, jakąś taką... Jakieś tam, są tam mezalianse, jakieś takie śluby z przymusu, wiesz, takie jakieś skandale w ogóle rodzinne, wiesz, jakieś takie, nie wiem. No, wszystko się dowiedziałem, że Mises był Żydem galicyjskim i że to jest, że on wspiera lichwę światową, wiesz. Nie sądzę, okej? Okay? Dobra, nie sądzę, wiesz, przede wszystkim. Urodził się we Lwowie, więc on ukraińskie ma korzenie i UPA i w ogóle Wołyń. Matko Boska, co ma z tym wspólnego Wołyń? W ogóle już... Nie, naprawdę, dostaję czasami takie komentarze, że nie wiem, jak zareagować. Chciałbym. Mam jednego jakiegoś takiego, nie subskrybenta, kolegę na Facebooku, który mi wywalił komentarze gdzieś w jakimś kolejnym linku, że o, patrzcie, uzbieraliśmy już, nie wiem, 20%, o, już 30%. I on elaboraty wali normalne, cegły. Ja nie jestem w stanie tego przeczytać, bo nie jestem w stanie się skupić. Musiałbym to wydrukować, zaparzyć sobie kawę i wsiąść na godzinkę, wiesz, na sofie i to przeczytać. A to ja też mam takich fanów, tak już, ale... Pozakreślać, tam są nazwiska, daty, książki, których nie czytałem, wiesz, to jest masakra, nie? Bo... Ale dobra, to jest jedna rzecz. Nazwisko Janka Fiora też się tam pojawia. No to wiesz, to artykuł we Wprost przecież, który tam Cimoszewiczów pookreślał i za który był proces i ten proces został umorzony i tak dalej. I później Marek Król miał problemy i Wprost miał problemy, ale Fior nie miał problemów i wychodzi taka jakaś, nie wiem, jak to nazwać. No. Chyba muszę jeszcze poczytać parę książek, bo jeśli nie jestem w stanie wysłowić tak prostego uczucia. Ale opisać, ja się osobiście zdziwiłem tak naprawdę, ponieważ po tam wielu rzeczach, które robiliśmy, to ta akcja ma stosunkowo bardzo mały negatywny elektorat. Że pomimo tych wszystkich tamtych komentarzy, także, to mimo wszystko większość się zgadza. I to jestem jakoś tak zaskoczony bardzo pozytywnie, bo to jest właściwie chyba najbardziej pozytywnie przyjęta akcja tam nasza, powiedzmy. Ale zbiórka w 10 dni, stary, to jest najlepszy komentarz dla tej akcji. Tak. A najbardziej mi się spodobało jeszcze, jak na kontestacji ktoś napisał, to pewnie nie odnośnie tego, że, że a mi się nie podoba, co mówi Hugo i dał złotówkę. A potem ktoś powiedział, a mi się podoba, co mówi Hugo i dał 10 złotych. I niech tak wyglądają kłótnie, dobra? Jak ci się nie podoba, dajesz złotówkę, jak ci się podoba, dajesz dychę. Ja na to liczyłem, na dużą ilość małych wpłat. A mamy dwóch platynowych sponsorów, się okazało. Tak jest. We dwóch płacili 20% całej sumy, no odlot. Tak jest, i tam się pojawi jeszcze logotyp jeden dzisiaj. Między innymi jest to jazzownia liberalna. Jazzownia liberalna to jest właściwie jeden z tych platynowych naszych sponsorów, ponieważ drugi się zrzekł właściwie dania swojego logo i tam jest tylko jego komentarz na tym. Dokładnie. Z ciekawszych maili jeszcze to, co dostałem, to dostałem też takie bardzo duże takie opracowanie i to w kilku mailach człowieka, który udowadnia mi, że to za drogo to robimy. Gdzieś było takie coś, tak. Tak? To też dostałeś? Bo ja to dostałem na skrzynkę. Że ktoś powiedział, że książki są tańsze i to powinno być więcej książek i za te pieniądze można byłoby sieroty nakarmić przy okazji. To był w takim razie inny. To był człowiek, który mi po kolei wyliczył, że jeżeli by nagrać te płyty na domowej wypalarce, to wyszłoby taniej i żeby je rozwieźć później, że jak on by mógł, to on by sam by zapakował je w plecak i rozwiózł, ale nie może niestety.
bo mieszka za daleko. No kurczę. No, no więc, no i jakby potem je wypalić na tej domowej tam wypalarce DVD, czy tam CD, no i potem jakby je popakować w kartony, on dokładnie obliczył, ile by to wszystko kosztowało, to wtedy można by się zamknąć tam w 3-4 tysiącach, a my chcemy 10. No. Więc, i jakiś respons, bo wiesz, bo... No, ale ja myślę, że to trzeba mieć dużo czasu, żeby tak planować. Bo jeśli ktoś nie chce pomóc, nie podoba mu się pomysł, okej, rozumiem, bo ja wiem, że ten pomysł nie spodoba się wszystkim, to od początku było wiadomo. Ale żeby jeszcze do tego zainwestować swój własny czas, żeby udowodnić, nie wiem, żeby obliczyć, że to taniej będzie w domu, czy tam gdzieś na strychu, u brata, wiesz. Dokładnie, wiesz, on poświęcił czas na to, żeby to wszystko... Tak. Ja nawet nie wiem, czy tam widziałeś, były takie jakieś wpisy na Vimeo, jest taki jakiś żelazny rycerz, coś takiego. O, jesteś nie tam, tam jeszcze nie patrzyłem. Nie patrzyłeś? Nie. Dlaczego akcja płyta to, dla posła to porażka? Aha, no i dla... Ja ten link do tej wypowiedzi znalazłem właśnie na jednym z komentarzy na kontestacji, nie pamiętam na którym wpisie, obrazkiem. Tak, to Keltuza, tak, to nagranie? A coś takiego, no. Tak, to naszego wiernego fana, on zawsze, wiesz, nam pomaga we wszystkich inicjatywach. Nie, to a znaczy pomaga w ten sposób, czy pomaga tak kreatywnie? Nie, w ten sposób. W ten sposób i to ze wszystkim. No, bo on tam... Poleca Tomasa Woodsa, którego ja też bardzo lubię. Mówi o Misesie w dobrych słowach. Wszystko, wiesz, teoretycznie siedzimy w tym samym, jedziemy tym samym autobusem. No nie, to tylko teoretycznie. To jest człowiek, który tak jak niektórzy kupują Gazetę Wyborczą tylko po to, żeby się wkurzyć bardziej. Że, i tak, i się taki masochiści trochę. Więc to jest taki typ taki masochisty. No ale wiesz, no okej. Okay. No, on tam wszystkim swoim fanom na koniec każe, żeby się zabili, czy popełnili samobójstwo? Tak, to taka pozytywna postać, tak? To być może już to zrobili, bo on chyba tam nie jest specjalnie słuchany już w tej chwili. Nie, wiesz, no, życzę powodzenia, no to są jakieś takie, wiesz, dla mnie ten świat tych małych form, wpisów różnych jest ciekawszy niż mainstream medialny o wiele. Nawet gdzieś słyszałem już taką tezę, że tak naprawdę internet jest już głównym źródłem informacji i to jakaś telewizja i radio, te wszystkie TVN-y, TOK FM-y, to już jest alternatywne źródło informacji. Jeszcze się tak daleko nie posunął, niemniej z tego, co ja widzę z własnej konsumpcji mediów, no to no, był wielki przełom w momencie, kiedy się przeprowadziłem do innego miasta, chyba nawet wtedy, i nie zabrałem telewizora ze sobą. Postanowiłem zostawić to. No i wtedy stwierdziłem, że mam dużo wolnego czasu, dużo więcej. Szybko sobie go zagospodarowałem, także w tej chwili już mam mało, ale to był taki jeden przełom. Potem drugim przełomem było właściwie nie zaglądanie na portale. To dopiero ostatnio mi się tak zrobiło, że właściwie przestałem zaglądać już w tej chwili na portale informacyjne i stwierdziłem, że nic nie tracę specjalnie. Ale to jest prawda, dokładnie. Zgadzam się z tym, nie mam telewizora od 7 lat, dokładnie to samo. Szczególnie to mówię jako osoba, która pracowała w portalu przez pół dekady właściwie, w bardzo mainstreamowym. No niemniej, no, odwala się manianę, tak powiem, że rzeczywiście ludzie nie są w ogóle zachęcani do tego, żeby robić tam coś kreatywnego. Właściwie praca w mediach opiera się na powtarzaniu tylko tego, co ktoś tam gdzieś wyprodukował właśnie w Polskiej Agencji Prasowej czy gdzieś tam indziej. I powiedz ty mi w takim razie, czy ty masz na przykład taką jakąś, jakby to powiedzieć, ideę stworzenia jakiegoś takiego dużego medium, żeby to na przykład brać udział właśnie w tworzeniu takich alternatywnych mediów, na przykład czy kontestacja nawet, nie, bo to jest radio no, strasznie rosnące nam ostatnio. Tak. Czy jakieś takie, nie wiem, stworzyć jakąś taką grupę medialną, alternatywną, gdzie ludzie może by się przykładali bardziej do tego, chociaż nie wiem, czy by potem też tego nie olali, nie wiem. No jeśli tylko ten zapał nie okazałby się słomiany, to ja myślę, że to by wygryzło media głównodowodzące, bo starzy agenci WSI już się starzeją, już ich nudzi, wiesz, zabawa w obronę Kiszczaka i Jaruzela. Czerpią swoje jakieś tam profity z pojedynczych stacji, ale generalnie ten system się, że tak powiem, łamie, nie? Jak widziałem ładny chyba, nie wiem, co to, Mleczko narysował obrazek, że koleś odbiera telefon i mówi, grupa trzymająca władzę prosi o jeszcze 4 lata. Nie, tam generalnie system się wali, to widać, bo oni sami nie są przekonani do tego, co robią. Jeśli naprzeciwko nawet tego giganta postawisz ludzi, którzy są przekonani do tego, co robią i robią to szczerze i chcą to robić, to nie wiem, no to jest super, nie? To wygrywa, tak czy inaczej.
Tym bardziej, że jesteśmy w takim dosyć przełomowym momencie, że po pierwsze mamy internet, który dociera no właściwie już pod strzechy całkiem. To po pierwsze. Po drugie, mamy blogosferę w internecie polskim, która właściwie rośnie w siłę. To jest ostatnie dwa lata, to był jest no, blogosfera tak naprawdę pokazała swoją siłę, szczególnie jeżeli chodzi o te na przykład te pomysły z cenzurą internetu, czy z czymś tam, że zaczęli wreszcie ludzie zauważać blogi, na które zagląda na każdy z nich po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób. I to się takie właśnie alternatywne media robią powoli. I coś jeszcze, o czym zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Ja się boję nazywać tego alternatywnymi, bo wiem, że ludzie troszeczkę jednak tą telewizję jeszcze póki co oglądają, ale z rozpędu. I to jest właśnie to, że jeszcze mają telewizor. Że kupili nowy telewizor, bo teraz jest HD, i teraz jest 3D, i teraz jest 7D, i 8D, i w ogóle, wiesz, pay-per-view i tak dalej, więc kupują telewizor i jeszcze z przekrętu to oglądają. Jeszcze wydaje im się, że jak TVN24 będzie szumić w tle, to nie będą na bieżąco ze wszystkim. I jeszcze takie przekonanie panuje, ale ono jeszcze jest na zasadzie rozpędu bardziej niż prawdziwego głodu informacji. Jak człowiek chce się czegoś dowiedzieć, idzie do internetu, mimo wszystko. A jakoś tutaj... no? No. I są różne, bo są stare świetne blogi lewicowe, są świetne blogi prawicowe, znaczy o ile świetne, no z ideą można się nie zgadzać, ale tam jest odwalona jakaś dziennikarska robota. Tak. I to wygrywa, wiesz, blogi na Racjonaliście czy na Krytyce Politycznej wygrywają z blogami Gazety Wyborczej po prostu 100 razy. I to oficjalnymi, czyli to się nazywa podcasty teraz, tak? Czyli jak ktoś nagra kawałek Tok FM i wrzuci na podcast, to się podcast teraz nazywa, to jest w ogóle bzdurą. To jest niezrozumienie słowa całkowicie, podcast, ale dobra. Tak więc nie, wydaje mi się, że informacyjnie to wygrywa. Jeśli pojawi się słuchalność, to pojawi się też komercja, że tak powiem, bo pojawi się sponsor. I to jest naturalna kolej rzeczy i tak zostały zbudowane media. Bo to co zawsze mnie zachwycało w internecie amerykańskim przed laty, kiedy obserwowałem Polskę i Stany Zjednoczone, że tam no po pierwsze dostęp do informacji publicznej jest w ogóle strasznie duży, wobec tego ci wszyscy no, blogerzy powiedzmy, czy podcasterzy mają materiał do analiz i wszyscy to siedzą i analizują. Są te wszystkie instytuty, które te wszystkie dane przetwarzają potem, które są finansowane i tak dalej. I czekają właśnie, kiedy się to pojawi w Polsce, kiedy zaczną wreszcie być na przykład ludzie finansowani normalnie, czy tam przez jakiegoś, nie wiem, wielkiego sponsora przyjdzie Intel, czy przez tam powiedzmy drobnych sponsorów, kiedy to wszystko się jakby ucywilizuje. I myślę, że to powoli w tej chwili już następuje. I to jestem dobrej myśli. Już będziemy powoli kończyć w takim razie, bo właśnie minęła godzinka właśnie, tyknęła w tej sekundzie naszej audycji. To w takim razie na koniec jeszcze. Powiedz mi, jako że zebrało się w naszej akcji... O, jesteś, ale szumisz. Przepraszam, to mogę ściszyć mikrofon, bo mam coś za oknem, mi coś jedzie właśnie. Okej, okay, spoko, nie, to... Kolega myślał, że już skończyłem nagrywać i przyjechał ze śmieciarką. Z czołgiem. No chyba. Powiedz mi, widzisz jakieś kontynuacje, kolejne akcje, jako że to się widać, że się uda, czy uda się, no to w grudniu dopiero się zobaczymy, czy się udała akcja, bo dopiero wtedy ją skończymy. Ale niemniej jakieś plany na przyszłość, jakieś kolejne pomysły na akcje może, czy może chcesz, w którym kierunku chciałbyś na przykład potem iść, czy chciałbyś zrobić na przykład kontynuację tej akcji co 4 lata, czy na przykład chciałbyś zrobić coś innego, żeby ludzi na przykład przekonać do tego, że w internecie powinni szukać prawdziwej informacji, a nie w telewizji, czy coś? Przede wszystkim, dobrze mi słuchać teraz? Dobrze, doskonale. Dobra, bez śmieciarki. Czołg przejechał już. Przede wszystkim, znaczy wiesz co, pomysłów mam kilka i niektóre dotyczą akcji szerszych, niektóre dotyczą samej audycji pojedynczej. Co do dużych akcji, przyznam się, że od jakiegoś miesiąca nie myślałem o niczym nowym. To znaczy cały czas, wiesz, albo coś robiliśmy w związku z płytą dla posła, albo coś trzeba było namalować, narysować, przyciąć, wyciąć i zmontować, albo się odpowiadało ludziom, albo prowadziło z nimi dyskusję, tudzież wiesz... Cały czas była ta akcja przez ostatnie 3 tygodnie tak naprawdę. Nie wiem, czy jest sens robienia tego za 4 lata jeszcze raz. Myślisz, że się nie wymieni się ekipa w ogóle? To raz, że chociaż kurczę, no, to jest dobre. Czy za 4 lata, może za 1,5 roku? Może za rok będą nowe wybory parlamentarne? Ja bym się w ogóle nie zdziwił. Może. Autentycznie, bo no... To może wszystko pierdyknie wtedy, tak. Jest taka szansa. Jest taka duża szansa. Wieszczymy o tym. Ja nie wiem, jaka jest przewidywana frekwencja na te wybory. -8, -6?
Kogoś to interesuje? Ja w ogóle nie idę. Nie, stwierdziłem, że olewam to. Szczególnie, że za granicą mamy taką listę wyborczą, że idzie się po prostu pociachać suchą bułką. A to jest jakaś... No? Jest po prostu, masz do Senatu masz jakiś, nie wiem, PSL, Platformę i PiS. Tyle? Uh-huh. Po jednym gościu? Nawet SLD nie ma? Nawet SLD nie ma i to są jednomandatowe wybory. Uh-huh. A do tej sejmowej tej ekipy, wesołej drużyny, to mamy te listy szefów, nie? Czyli Donald, no. I reszta. Val Donald Napieraczyński w skrócie. Jest jeden kandydat. I to jest jeden kandydat, niezależnie na kogo zagłosujesz. Czyli generalnie banda czworga w takim super skład, taki dream team bandy czworga, to jest to, co mam na liście sejmowej, tak więc nie ma tam Korwina, nie ma, no chyba jest Palikot, nie wiem nawet. Czyli uosobienie demokracji właściwie. Uosobienie właśnie. Demokracji, tak, w ramach prawicy pani tam Rostkowska, chociaż ona chyba tam z tego, gdzie jest ten szpital psychiatryczny, startuje, jak to się nazywa. No nie, zapomniałem już, sorry, ze Śląska gdzieś w każdym razie. Mhm. Co do akcji, myślę, że powinniśmy się co do tego zgadać, bo z jednej strony myślę, że to jest fajne, skoro tak dobrze ludzie zareagowali, a z drugiej strony obawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że wszyscy, wiesz, wszystkie ręce na pokład były w tej akcji. Że ci ludzie już nie będą chcieli, tudzież będą mieli mniej zapału, żeby znowu kolejne 50 zł wysłać na jakiś nowy wymysł. To takie wiesz, szukanie dziury w całym trochę. No, ale trochę tak. Bo ja jestem, tak. Jestem pozytywnie, wiesz, tutaj zaskoczony, bo tak naprawdę to potrzebne są takie momenty, jak coś robisz sobie, tak wiesz, bo każdego dnia coś tam musisz robić, tak, tego nie widać, jak ludzie myślą, że to wiecie, że kontestację się robi w momencie, kiedy się robi audycję, tak, swoją. Tak, bo słychać, że to jest godzina pracy, tak, no to nie jest godzina pracy, to jest dużo pracy na wszystkich możliwych frontach i tak samo to wie o tym agent Tomasz i każdy, kto coś robi. No, ale potrzebne są takie momenty, kiedy widać jakby realną rzecz, która się nagle pojawia, coś nowego, coś ciekawego, widać, że jest jakiś taki odzew fajny z drugiej strony. Takim między innymi momentem było, kiedy tam Donald Tusk chciał cenzurować internet i dzięki tam kontestacji między innymi jakby to się wszystko zatrzymało, tak? Chciał kastrować webmasterów. I administratorów. Nie, to dobrze. Teraz Tomasz Godlewski ma sprawę w sądzie. A propos, zresztą o tym już było w kontestacji wiele razy. Tak. I... Kamil Cybulski o tym mówił. On mu zresztą pomaga bardzo mocno. Mhm. To jest też sprawa do nagłośnienia. Też fajne rzeczy. Też ostatnio Tomek Godlewski udzielał jakiegoś wywiadu telewizji z Konina, coś takiego. Wszystko jest na internecie. Myślę, że można by kontynuować tą sprawę. No, można wpływać na rzeczywistość. To jest najlepsze. Tak, i czyli w tym się zgadzasz, tak? Czyli będziesz. Tak. Nie. Czy czujesz się zachęcony tym i będziemy dalej. Ale ja masz aż za dużo tej energii właśnie. Ja staram się ją wyrzucić, dlatego ta audycja jest coraz dłuższa. No właśnie widzę, kurczę, to jesteś takim nietypowym człowiekiem, nietypowym Polakiem, ponieważ ludzie tracą zapał tutaj. W ogóle mało komu się chce cokolwiek robić, ale jak już zacznie, to zaraz skończy. Albo dostanie od żelaznego rycerza z Vimeo. Po prostu banie taką, że mu się odechce. Tak, zachętę taką. I idzie się powiesić wtedy. Dokładnie, na końcu ma przekaz, idź się zabij, w ogóle nic nie rób. Polak nie potrafi. Nie, absolutnie. Dobra, no to i tym optymistycznym akcentem chyba pora skończyć tę audycję. To był agent Tomasz, zaproś jeszcze na swoją stronę, zareklamuj się jakoś. To jest, moja strona jest strasznie trudna, bo trzeba napisać agentomasz.pl. Ale w słowie agent Tomasz jest tylko jedno T po środku. Agen jak miejscowość tak w Alpach jest. I Tomasz jak imię męskie. agentomasz.pl. I tam znajdziecie wszystko co o waszym nowym odkryciu tego tygodnia. Albo na kontestacja.com, gdzie jesteście teraz, też warto tą stronę przeskrolować z góry i w dół. Tudzież Ctrl F płyta napisać i wyskoczą wszystkie odnośniki, które. Tak. Prowadzą do tej akcji. Tudzież na stronie agentomasz.pl, że tak jeszcze się zareklamuje, jest taki mini blog, którym są screeny, zrzuty z ekranu z całej zbiórki. Od pierwszego dnia, w którym zebraliśmy 17% i to był już stan przedzawałowy, do wczoraj, kiedy było 108%. Codziennie jest zrzut z ekranu, każdy wieczór jest udokumentowany, żeby było wiadomo, jak akcja posuwała się, żeby mieć te statystyki na bieżąco. Chcecie się to robić? No ja jestem, wiesz, zakochany w tej akcji. To jest dziecko, to jest baby project, to jest super.
No. Odlot. Dowód na to, że to ma sens, wiesz, że takie działania mają sens. Ha. Tak. Co więcej. Tak Kasiory, dobra, sponsora, jeszcze więcej, dobra, żeby nie musiał nic innego robić, tylko to mógł robić. Jak każdy muzyk, no chciałby nic innego nie robić, tylko grać, prawda? Więc chciałbym sprzedawać bilety, koncerty, płyty, cokolwiek, bo to uwielbia. Jeśli jest odzew, ludzie to chcą, to znaczy, że można, nie wiem, no raz na 15 minut powiedzieć nazwę jakiejś tam firmy czy coś takiego. Sorry, bo czwarty raz mówimy o sponsoringu, ale po prostu, gdybym tylko mógł się na tym skupić, rewelacja. Nie, no jasno, mów, słuchaj, no tutaj wiesz, w kontestacji jakby przedsiębiorcze myślenie jest jak najbardziej w cenie i nie wstydzimy się mówić, że żeby żyć potrzeba pieniędzy, naprawdę, może dla niektórych to jest jakieś takie odkrycie, dla osób szczególnie, które są utrzymywane przez kogoś. Ja muszę zrobić taką reklamówkę, jak jest w Radiu Maryja, że w tym roku było szczególnie źle. Tak, jest taka? No, jest coś takiego i to jest świetne, po prostu w tym roku jeszcze nigdy nie było tak źle. Jak nie wpłacisz tej swojej emerytury, to jutro już, wiesz... I tak co roku. Szum będzie na twojej ulubionej częstotliwości. Ty, to zróbmy tak, to będziemy szantażować ich. Może nam zaośnie. Więc jeżeli na przykład chcesz, żeby było lepiej, to wejdź na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taki formularz dla sponsorów, taka kolumna. Całą kolumnę poświęciliśmy sponsorom i będzie chyba nawet jeszcze więcej miejsca dla sponsorów na nowej stronie, którą przygotowujemy. Więc tam możesz wejść, kliknąć i dorzucić się do radia i do tego, co robimy. I będziemy robić to w jeszcze fajniejszy sposób. Będziemy jeszcze wtedy więcej wydawać, bo tak naprawdę... Będziemy w stereo. Wydajemy to, co zarobimy, o tak powiem. Więc to prawda. Każde pieniądze możemy przepieprzyć, które tam nam dacie. No i zrobić, żeby radio było fajniejsze, żeby fajniejszych rzeczy się podejmowało. Ja jeszcze tak wtrącę na sam, zupełnie koniec, sam, że ja kiedyś słuchałem podcastu jakiegoś księdza. Już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale był to w ogóle fantastyczna sprawa, ponieważ właśnie ten gość właśnie robił to, co lubił. Czyli nagrywał sobie podcast, jeździł sobie po świecie. To wtedy był taki jeden odcinek z wyboru, jak się nazywa? Wybór papieża nowego. To jest takie specjalistyczne słowo. Wiem. Konklawę. Właśnie, dokładnie. I on tam to jakby na żywo to relacjonował i to było coś fantastycznego. No, mi do tego kościoła nie jest jakoś strasznie blisko, ale to było coś, co zarażało pasją i właśnie ja bym chciał, żeby właśnie w kontestacji ludzie pracowali właśnie z taką pasją, żeby każdy też miał jakieś swoje projekty i żeby tak naprawdę byli na wszystko sponsorzy. I ci mali, i ci duzi, po to, żeby ci ludzie sobie mogli jakoś tam żyć na poziomie takim, który chcą, żeby żyć. No. No, ale jeśli słuchalność jest wyższa niż na Radiu Wnet, a Radiu Wnet ma sponsorów, oprócz dotacji unijnych, i robią całkiem fajne, ciekawe audycje, udaje im się, dlaczego kontestacja nie miałaby, skoro już i tak ich prześcignęła tak naprawdę, więc wiesz, no, to jest ciekawe. Może rzeczywiście trzeba nową stronę zrobić. Nie, nowa strona się jak najbardziej, znaczy już jest pod adresem pewnym, betakontestacja.com to jest stara strona jeszcze, to już to zarzuciliśmy, robimy jeszcze pod jeszcze innym adresem, żeby było jeszcze trudniej, ale tak, ponieważ przemyśleliśmy pewne sprawy i chcemy to zrobić, żeby to było zrobione dobrze, wtedy nie trzeba będzie wciskać się 14 razy page down, żeby dojść do twojej audycji na przykład. Czy rozumiem, że Keltus, tak się nazywa, miał w tym udział, skrytykował was? Ja i postanowiliśmy jeszcze raz to zrobić. Dlatego się trochę tam przedłuża, ale tak naprawdę w kontestacji się teraz dzieje strasznie dużo, czego nie widać. Jest dużo przygotowanych nowych audycji, jest ta nowa strona, są nowe systemy robione informatyczne i też zaraz po tym właśnie przystąpimy do takiego aktywnego szukania sponsorów, reklamodawców i innych takich rzeczy, żeby to było wszystko, no, żeby no, stworzyć radio, normalne radio w internecie, takie z prawdziwego zdarzenia, które myślę, że się będzie można pochwalić przed znajomymi, nie będzie tutaj żadnej takiej maniany, no nie będzie maniany po prostu, a na pewno nie będzie kopiowania z papu, że to w ogóle nie. Nie. To ma być coś, co ma być autentyczne, żywe i realne i tak dalej, i się rozgadałem i kończmy to. To była kontestacja i to było główne wydanie, nie na żywo, wyjątkowo, ale zapraszam was za tydzień, a właściwie cały czas was zapraszam na kontestacja.com i na agentomasz.pl PL. Również mojego rozmówcy. Dzięki ci wielkie, że byłeś z nami i kontynuujemy dalej akcję, ponieważ jeszcze zostało ponad 40 dni do końca. 200%, zróbmy 200%. No, tak. Nie, no już. Dobra, okej. Zróbmy.
Czemu? Ale zróbmy, no zróbmy, ale zostawmy to jakby już słuchaczom, tak? Tak jest. Może co? Tak bez ciągnięcia za portfel. Jak dojdzie, to będzie pięknie. No, więc płyta dla posła.com. I potem będą kolejne nasze projekty. Dobranoc. Nie od razu, żebyście nadrobili finansowo się po tej zbiórce. Tak, bo to po tych 40 zł to można, wiesz, trzeba się pół roku odrabiać. Wy poświęćcie ten czas na to, żeby więcej zarabiać. Dokładnie. Żeby później nie ględzić o tym, że tam mało zarabiacie, czy że coś jest za drogie. To nie ma być za drogie, po prostu macie zarabiać na tyle dużo, żeby na wszystko was było stać. I tego się trzymajcie, ponieważ podatki z całą pewnością będą rosnąć. To wam mogę obiecać, więc na pewno tutaj nie oczekujcie, że rząd wam coś odda. Musicie sobie sami zarobić. Musicie zarabiać szybciej więcej niż oni podnoszą podatki. Tak, musicie być po prostu inteligentniejsi. No i tego się trzymajcie. Do widzenia. Do widzenia.